to witam wszystkich na rajzie. Kurde, ale teraz ktoś się zastanowi, jak witam wszystkich na rajzie. Siema. Gdzie jest Landeku i tu jakieś witam na rajzie. Zaczynamy rajza. Zaczynamy rajza o 9 wieczór. Zaczynamy rajza nocno. Z kuli tego, że PSD nie jest gorko. Jadymy sam genał w nocy i spróbujemy dokończyć ta trasa pałacowa roweronu. Może się uda. Wtedy żeś godał, że nie skoro będzie jechać do Karwiny. Dzisiaj jeszcze bardziej nie skoro, ale jutro już mają być jakieś ulewy, burze. Więc postanowiłem z kuli tego, że teraz żech miał cały tydzień nocki w robocie. Dzisiaj żech się już przez dzień wyspał. Także jadymy teraz ci na rajza. O 9 wieczór przyjada pewnie Kajsi nad ranem do chałupy. Ja już żech je w Drogomyślu koło kościoła rzymskokatolickiego. Świetlony kościół, za rok go widzicie. No, jest światło solidne, tylko się cieszyć. No, niestety o tej porze to raczej żaden kościół nie będzie otwarty. Pytanie tylko, czy uda mi się zdobyć jakieś kesze. No powiem wprost, że zdobycie keszy w nocy to jest 50 razy trudniejsze, nie? Że może być trochę słabo, ale to też nie jest na dzisiaj za bardzo planowane. I dalej próchna. Jada cały czas drogą do Czech jak na razie, ale w Kęcicach nie zjada. Trzeba dać pozór. No to jest ten minus, że w nocy nie widać. A i też lampa nie świeci. No to ja jestem w Kęcicach małych. Wjeżdżamy na trasę pałacową. Trochę inaczej jak ostatnio, bo nie chciałem jechać tamtymi zadupiami po nocy, raczej taką główniejszą drogą, chociaż tu jest zamknięcie. Oczywiście nie będę nigdzie skręcał, bo trasa idzie. Tak jest, znaleziono kurs i jademy dalej, mimo zakazu. Przed rzeką Piotrówką skręcimy w lewo. To jest kościół w Kęcicach Małych. Ja mam nadzieję, że to się uda jednak mimo wszystko jechać. 110 metrów skręć w lewo w Staropolska. Tutaj jest dosyć rozłożona ta droga. No kunszczyk tak. Zaczynamy. Musimy zagrać fair play, żeby ta trasa przejechać. Punkt kontrolny już miało osiągnięty wtedy oczywiście, więc ona jest zaliczona przeze mnie, ale nie przejechano w całości. Więc to jest ten problem. Więc teraz w nocy spróbuję ją przejechać w całości. Keszy za bardzo na trasie nie mamy, więc nie powinno być to długo. Ja genał rzech je w kościele przy kościele w Kęcicach Małych. Taka oto figura Matki Boskiej tu jest.
Za nią jest kościół. No, mamy noc, więc niewiele widać. O, więc kościół jest taki czerwony, fajnie zrobiony. Ja i mamy taki stok tutaj w Kończycach Małych. 140 metrów też. Zawróć. Bieżąca prędkość 8,1. Może się mi tam uda podjechać. Chociaż pora jest raczej taka, że ząbki są zawrzyte. Wszystko jest zawrzyte praktycznie, oprócz sztangsztyli i burdeli. 70 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Spoko, zawrócę, nie bój żaden. Trochę zjechał z trasy, ale nie ma źle. Ale słuchajcie, nie podjadymy. Jest zagrodzone. No to właśnie tamte światła to jest pałac w Kończycach Małych. Dziesięć procent było lampy. Także okej. Bieżąca prędkość rana, 10,6. Ona się tam uda podjechać bliżej. Nie. 8 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Jest tu taka aleja, zrewidowana, tam to się wyrczy. No proszę, jest. 30 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Pałac. Osiemdziesiąt metrów, skręć w prawo w Staropolska. No proszę, udało się mi to wjechać. Jak ktoś nie wie, to tu jest też ukryty, ale ja już go mam znaleźć. Metrów, skręć w lewo w Staropolska. Jasne. Jerzy w miejscu tutaj też zaczynał ta trasa pałacowo. Tutaj mam nadzieję, że dzisiaj się mi to uda skończyć. Na dzisiaj na pewno nie, ale jutro. Bieżąca prędkość 9,8. Sztajpa. Słuchajcie, aktualnie rzek jest koło folwarku Karłowiec. Na tym filmie rzek go dokładniej pokazował. 90 metrów zawróć. Nie, pan zoli. 70 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. No. Na folwarku nie do siebie. 450 metrów, skręć w lewo, droga gruntowa. Wiadomo, cima jest, nie? Ale polecam. Ja nie cierpię tych piaryńskich świateł, jak to ślepi. Te LEDowe oświetlenia to tak pieryńsko ślepi, że normalnie szok. Musicie mi uwierzyć na słowo, że jestem właśnie przy pałacu. O, nawet mi gładcie, że Gabrieli on Hohenstein. O, może teraz widzicie, widzieć? Jest sam ten pałac.
Także tyle w temacie. Z obstawu trochę tak chłodno. A tutaj mamy nikogo innego jak samą Gabriele von Hun und Hohenstein. Tak, oto se pani tutaj siedzi na tej ławce. 1872-1957, ostatnia właścicielka miejscowego majątku ziemskiego. Powszechnie znana jako dobra pani, pochodziła z arystokratycznego rodu Larisch von Münich z Karwiny. Gabriela hrabina von Thun und Hohenstein. Aha, to po czesku jest szajbne te nowe. No to taką sobie pani. Tutaj co mamy? Pomnik Gabrieli von Thun und Hohenstein. Wykonano w ramach projektu. Aha, dobra. Tam jest kościół drzewiany. Niestety nie widać go. Nie będę też tam świecił za bardzo, chociaż no zarysy ją widzę. No to jestem już w Haźlachu koło cmentarza. Jest za 12:20, czyli północ za niedługo. Nieźle. Ja tu sztajfa. Więc zaraz by tak w miejscu kaj mnie ta burza dopadła. I od tego miejsca będziemy trasa już robić jako dziewiczo. No tutaj mamy taką replika. Miniatura Cieszyńskiej Wieży Piastowskiej zbudowano w 1934 roku z inicjatywy uczniów Szkoły Podstawowej w Haźlachu i jej kierownika Rudolfa Bibro przez mistrza murarskiego Walentego Kuchejdę i członków miejscowego oddziału Związku Strzeleckiego dla upamiętnienia powrotu Śląska Cieszyńskiego w granice odrodzonej Polski. Trochę to trwało, nie? Mariusz Króliczek, sołtys Haźlacha, Grzegorz Sikorski, Wojt gminy Haźlach. 3 maja 2022 roku. Tak więc ta wieża chyba tutaj wróciła po tylu latach. No fajnie to wygląda. Polski fany ze znakiem Polski walczącej. Nie powinno być, bo to jeżeli chodzi o cieszyńskie, to powinny być fany Śląska Cieszyńskiego, albo i też ogólnie Śląska. No tak, jestem w miejscu, fajnie ta burza dopadła. Konkretnie, że siedział na tym przystanku. Po tym, że się przeniósł jeszcze Kaindzy w stronę takiej biblioteki. Ale tu jest fajno taki taką przestrzeń zrobiono w Haźlachu. Tam się jeszcze jedzie dali na tam kajś, jest ta druga na źródło Borgońka. Aha. Rewitalizacja centrum Haźlacha, no ile tam dofinansowane. Aha. Szumno dziedzina kole Cieszyna. No. Jest tak po naszemu napisane. Szrajbnyte. Tak było. Tak jest. No. I elegancko. To są te dęby, żołędzie lecą. Dożynki gminy Haźlach w Końcach Wielkich 7 września. Kto będzie zbuje jakiś bydum? Ja. Zespół zbuje. Ja też je taki
bój trochę, więc wybrałeś się na rajza w noc. Fajnie. No i tutaj już jest ta biblioteka Kajo. Dali te duże przeczekiwą. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Harlachu. No. Tak to tu 50 metrów dojedź do trasa Pałacowa Druga. Ze Brzydowice Kończyce Mak. 90 metrów skręć w prawo w Kościelna. Metrów dojedź do trasa Pałacowa Druga. Ze Brzydowice Kończyce Mak na prawo. Ale jest to ten dach. Ale w każdym razie tutaj wech wtedy siedział, może tych ławek było więcej. Na środku. Więc teraz tutaj nie będziemy siedzieć 5 godzin, tylko 5 minut. No to jestem jeszcze w Harlachu. Tutaj mamy na Pogwizdowa. 70 metrów skręć w prawo w Pogwizdowska. No i do Pogwizdowa właśnie jadymy. Słuchajcie, co żeś zauważył? Tutaj są lampy i się nie świecą. Drugie 0 km kontynuuj trasę Pogwizdowska. Oszczędzanie tutaj mają. U mnie już w grudniu z tym skończyli. Przez rok to trwało. A tu jeszcze najlepsze chyba. A tu mamy kościół w Pogwizdowie. Słuchajcie, byłem w Pokesza, ale niestety nie udało się go podjąć. W takim parku jest ten Kesz i tam siedzieli te ludzie, też jednak uznali, że tej nocy spać nie będą. No i niestety nie udało się kesza podjąć. Następna kesza to chyba dopiero w Karwinie. Ja tam też będę. A tu dalej wszędzie egipskie ciemności na ulicach. Tak, no to teraz jestem w miejscowości Brzozówka. Będę przejeżdżał przez las Kaczok. A więc będzie to troszkę dziwne doświadczenie. Nigdy w tym lesie nie był. A jest praktycznie pierwszą w nocy. Nie? Tamte światła, jak widzicie, to już są czeskie gruby. Ajo. Teraz będę wjeżdżał do tego lasa. Tu ostatnie chałupy po prawej stronie. I mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Trochę że to światło zmniejszył. Dobra, no to wjeżdżamy.
do lasa o pierwszej w nocy. Czerwony i żółty szlak rowerowy, a więc wcisnęmy w lesie kaczok, może tak będzie lepiej, bardziej widać. Jeszcze mi baterii za zero, ale znaczy nie baterii, no akumulatorka, ale powiem wam, że jechać w nocy przez las, którego się nie zna, to jest trochę lekki hardcore. I te tańcujące cienie za drzewami tworzą taki mroczny klimat. Ale nie wierzę. Ja w duchu nie wierzę. Zawsze, żeś tutaj chciał jechać, ale w dzień, nie w nocy. No i dotarłem pod kościół w Kaczycach. Oczywiście nie da się wleźć, bo jest zawrzyte kościół drzewiany. Kesza tutaj już mam znalezionego. Nie wyda go do kaj. Jest, ale o tej porze nie jest możliwe go podjęcie. Tutaj mamy jakiś dom ludowy 3.07. No chyba nie. Chyba tam macie coś za fest. Ja nie wiem, gdzie to jest, ale na pewno nie 3. A 1.18. Także wyliczył, że genał we Karwinie wyda po drugi. No i to jest moment wręcz niewiarygodny. Będzie jest 1.31, a ja w tym momencie wjeżdżam na teren Karwiny, na teren Czeskiej Republiki. Oczywiście będzie przystanek tutaj. 200 metrów skręć w prawo w U-farmę. Bo to jest chwila, więc nieprawdopodobna. Jestem na granicy. W takiej porze, że normalnie by mnie mogli posądzić o jakiś przemysł. Po czeskiej stronie światło się świeci, a po polskiej ciemnogród. A niestety. No to jestem na granicy w Kaczycach Dolnych. Tutaj żeś pierwszy raz przejeżdżał do Czech. To było 30 sierpnia 2005 roku. Jeszcze były kontrole celne. A z racji tego, że jestem blisko tego placu, to musiałem tu przyjechać. Tak, jestem w czarnym lesie. Tutaj jest taki źródełko. Woda się tu leje. Oczywiście kesze tutaj są, ale trzeba się wspinać po drzewach, coś co po prostu nie jest możliwe, żeby robić o tej porze. Ale fajne miejscowa, widać źródło dosyć zasobne w wodę. No i tutaj, już ten strumyczek płynie. Zasilo tam Piotrówkę prawdopodobnie. Fajnie jest tak zrobione. No, tu są my na terenie
czeskiej karwiny. 8 metrów, dosyć skręć w lewo w wózka. Specyficzne miejsce. Tutaj kiedyś była jednostka wojskowa. Teraz to tu są takie wille, że szkoda go dać. Normalnie szok. Ludzie są w lekkim szoku. No, żadnego innego rowerzysty, że dzisiaj, dzisiaj ani wczoraj nie widział. 200 metrów skręć w prawo w Wiskowa. Ale ja tam nie skręcę. Jedynie co, to będę musiał tu wjechać. Coś nie za bardzo, no ale okej, na Zebrzydowice tam przyjedzie. Moje pragnienie jest takie, żeby zjechać do centrum Karwin. 70 metrów skręć w prawo w Wiskowa. Wrócę tutaj, ale przepęki zamknięte, nie ma takiej. Co za pech. Gdzie ludzie odrobią teraz? Nic, że jest tu przeciw nocy, no ale zjodły. Tutaj jest tak ciepło jak w dzień do sobie. 70 metrów, jeśli to możliwe, zawróć. Dobra, na chwilę wyłączymy ten kurs. Jak będziesz tam prosić. Przerwij kurs. 80 metrów skręć w prawo w Mickiewiczowa. Bieżąca prędkość 16,4. No i co? No i wszystko pozamykane, sklepy pozamykane. Lupa blada. Gdyby się szło schować nawet przed burzą. Jadynka je wie. Owoce, zielenina i warzywa. O, proszę, światło się nie rozświeca. Kurde, nawet nie wyobrażacie, jak tu jest spokój. To jest trzecio w nocy. Do rynku w Karwinie, ale powiem wam, że inaczej się jedzie za dnia, jak i w nocy. Generalnie rzecz biorąc, miałem problem tutaj dotrzeć. Porąbowe drogi. Bieżąca prędkość 11,9. Kolejarza. A więc są mnie przyjemni. A, na bank. Najpierw to zabieramy. Wszystko pozabieramy. Vanilla.
to wjechałeś na miejsce, kaj ten kurs rzech przerwał. No słuchajcie, już kwestia kilku chwil, kiedy opuszczę Arwinę, tu zawsze jest mnóstwo ludzi. A teraz co? Pusto. Jeden człowiek tam siedzi. Kutę sarcika. Chyba też się wybrał. Ale ta baba z tymi psami to mnie dosłownie rozwaliła. A trzeci w nocy i w nas patrzy z psami. No, szacun. Zoca. Droga gruntowa. Czyli generalnie rzecz biorąc, jademy na Zobrzdowice. To ja pół niedzieli prześpię. Idę spał. Jak zabity. Ale w sumie jako rajza zdarza się rozna ileś lot. I fajnie, że się to udało. Jak na razie. To jeszcze będzie dojechali, nie? Ja myślę, że w ciągu 2 godzin będzie już jasno. Bieżąca prędkość 15,1. Wtedy już będziemy pewnie docierać do chałupy. No plan był od dawna, ale 7 km skręć jakoś w prawo, to tak się nie udawało. A teraz już Karwina w nocy zaliczono, bo po Cimoku już wiele razy była zaliczana, ale nigdy w nocy, nie? Żeby jo przed 2 w nocy wjeżdżał do Karwiny. Nie ma opcji, co prawda rajza w Czechach się w nocy zdarzyła, ale to było ze spaniem, to się nie liczy, nie? Dobra, no to teraz już pomału wyjeżdżamy z Czeskiej Republiki. Zawitujemy w Zebrzdowicach na granicy. My już są praktycznie zielony internet, no. Zielony internet, może nie ekologiczny. Takie ogłoszenie było. No i co? Chwilę co siadniemy i jademy dalej. Miesiącek na niebie jest, nie wiem czy widzicie. Pół, no. A my teraz wjeżdżamy do lasa. I granic. Jedziemy dalej, już my są w Polsce. Teraz pewnie lepiej widzicie. Tam coś jest na plaży. No, to jest. A to trzeba dać pozór. 51% lampy światła, że to jest dobry wynik, to jest fantastyczny wynik. A de facto sumy na żelaznym szlaku rowerowym. Zaś. No ale w Zebrzdowicach go opuścimy. Pojademy w kierunku Próchnej. Bieżąca prędkość 10. A raczej Kończyc. Małych. Zawsze mi się to myli. Kończyce małe, Kończyce wielkie. Ale w każdym razie chodzi o Kończyce. Thank you.
tu już jest dużo zimniej, to już się trochę obawiał tych zimnych luftów, bo to już tak czwarto rano, to już tak taka pora, że tak najzimniej jest, nie? Ale Jurzek jest poza lasem. Dobra, i tak mało widzicie, więc nie będę was zanudzał. No to jestem już pod tunelami w Zebrzydowicach. Pytanie tylko, czy będzie zwalone. Bieżąca prędkość 6,9. Czy odnowione? No kurczę, jakby to mieli zwalić, to dużo roboty. 1 metr, jeśli to możliwe, zwalić i odbudować? Nie, ja dobrze jadę. Czasami trzeba dać pozór na tych, co czytają te kilometry. Wygląda na to, że ani jednego kesza nie będzie. No ale nie nastawiałem się na to. No cóż. No to w tej chwili jestem w Zebrzydowicach nad stawem Mojszczok. Nie widzicie tego stawu, ale widzicie tylko ten pomost. A tutaj, mi uwierzyć, jest pałac. Zresztą poświecimy. Jest pałac w Zebrzydowicach. No wiadomo, nieczynny. Ale jest czwarto rano, więc czemu by miał być czynny, nie? Czwarto rano, no ci ma jak w dupie jeszcze. Dlatego, że umurzyna, no ale tak jest. O, teraz muszę tego przykład. Jakże zgasił lampa i na wiec zima, chociaż nie tak całkiem, wy tego nie widzicie, ale tutaj ten pomost widzę bez problemu. I tę wodę też. No to kończyce małe i droga do Czech. Jak widzicie, trasę Rzech właśnie skończył. 200 metrów skręć w lewo w Staropolska. No nie właśnie, bo ja już jadę w stronę chałupy. Tak, genau, kokoty już pieją, jest już 5 rano, niedziela, już nie sobota oczywiście, tak więc sobie w Kruchnej, troszkę po wielu droga powrotna, ale nie do końca, bo będąc w Zaborzu, w Drogomyślu zamierzam to trochę zmienić. No i zrobił się nam dzień. To już jest w Zabłocie. Zrobił się nam dzień. Jeszcze na światłach jada, ale za niedługo je wygasza. Słuchajcie, mam 5 na dalno Tour de Silesia, żeby walnąć. Mamy 87 km. Tam trzeba 125. Więc byłoby to naprawdę super, jakby się to udało. No tam mamy jakieś 1,5 godziny czasu. Jest to w stanie zrobić. Ale zima już jest mi jak diobry. Ale chyba to szarpa. Jadę chyba na strumień, ze strumienia na Pszczyna i stamtąd do chałupy, a potem będę spał cały dzień. Nieźle.
dużo jest zawisłów, ale nie wiem, kuro. Cisnę, może w ciągu godziny uda się. 125 trzasnąć. Kurde, sobie zjazda na zawis. Dwadzieścia 5 km. 27 dokładnie. Teraz to zrobimy w ciągu godziny. Tam widzicie. Góry i zalew jest autobuski. No słuchajcie, z tym kurde silezją zdalną że trochę przesadził. Nie udał się. Ale to nie oznacza, że nie będziemy walczyć. No teraz już jest trochę powtoka, bo bym musiał jeszcze 17 km czasem. Więc no w pół godziny nie ma to możliwe w moim wykonaniu. Ale zawsze było warto podjąć walkę. Całą noc zjeżdżono. Teraz chyba będę pół dnia spał. Ale numer dosłownie. No ale najdłuższy dystans w sezonie będzie. Już mamy ile? 110 km. Musiałbym jeszcze 15 zrobić. 25 minut. Nie jest to możliwe. Szkoda, no ale coś. Widać tutaj ktoś zwiększył interes, jakieś frytki, zapiekanki. Chyba coś się dzieje. Bieżąca prędkość 15,2. No to dojeżdżam już do celu i fajnie było, czymcie się. Here we go.